A oto i jest kolejny odcinek ze Speforsa. Tutaj idziemy sobie z naszym mistrzem tchórzem Joshua Halitem, aby odkupić jego winy i zabić smoka. Jeszcze nie wiemy, co to za smok, ani jak wygląda, ale damy sobie z nim radę. To mroczne elfy mu powinny być większym problemem. I watch over this gate. What horror? The horror that once sent our brothers on the other side. Open as you wish. Where are the dangers that step through it? No też jakoś bez problemów poszło. Dobra, no tutaj będziemy musieli w miarę jakoś ostrożnie to przechodzić. Gościu, czy ty coś tutaj jakoś próbujesz się wymigać, czy coś? Yes. Ah. So take me to the it is all on my command. Zabierz mnie do miejsca i on będzie szedł za mną. Let's go. No niezbyt sprytny gość jest. Dobra, musimy to powoli zacząć obchodzić. Dobra, mamy pierwszy pojedynek z mrocznymi elfami. No, jak widać, akurat ci nie są zbytnio potężni. Śmieszne dźwięki wydają, jak giną. My tutaj nie przybyliśmy po śmieszne dźwięki. Nekromanci są problematyczni. I czarownicy oczywiście. Nekromanci tutaj będą spamować ostro. Dobra, ale całe szczęście są dosyć łatwi do zabicia. Dobra. Więc nekromantów. Niech przywołańców gościu. Kurde, Joshua nawet sensownie bije tutaj w nekromantę. Na szczęście czarami można ich ładnie stargetować. Jako, że oni specjalnie dużo życia nie mają, to w miarę to jakoś idzie. No, najgorsze jest to, że oni zaczynają to przywoływać szkielety. Jak jest ich dużo, robi się mnóstwo tych szkieletów. Jak się tych nekromantów szybko nie zabija, no to... Znaczy, sami nekromanci jeszcze nie jest to problem, bo te szkielety no jakoś nie są zbytnio potężne, natomiast... Jeżeli są na przykład tacy czarownicy razem z nimi... I my by zamiast tutaj targetować tych nekromantów i tych czarowników, czy resztę jakichś, powiedzmy, jednostek, które zadają duże obrażenia, no to może być problem. Ale jak widać, dla nas na razie nie jest to zbyt wielki problem. Znowu ci nekromanci. No, ci czarownicy są całkiem konkretni. Schodzą na dwa spele. Tak, to jest jedna z takich, powiedzmy, lepszych jednostek mrocznych elfów. Też będziemy ją kiedyś mieć. Tani. W miarę szybko się robi. Szybko go można mieć. No i jak się ma taką grupę tych czarowników, no to można sfokusować jakiś target natychmiast z tym bólem. Bólem ich. Podobnie można zrobić, no, na przykład z tymi elfimi czarodziejkami, które gdzieś ostatnio dostaliśmy plan na nie. No natomiast one, żeby je zacząć produkować, no to trzeba postawić sporo budynków. A, moment. Dobra, za chwilę. Trzeba postawić sporo budynków. No trochę się w ogóle natrudzić, żeby je w ogóle mieć. Czarownik. Zalinijmy mu tu. My też mamy ból gościu. No, ale on ma ból tego samego poziomu. Którego tu masz poziomu? Czwartego. No tutaj mamy monument bohaterów. Aha, dobra. Skoro mamy monument bohaterów, to ciebie trzeba posłać na śmierć. Ciebie trzeba będzie posłać na śmierć, bo my będziemy chcieli łucznika. No nie, dobra. Najpierw w dół. Mroczne ostrze.
O, to jest, też jest bardzo dobry dość. Poparł się nawet. Ma kradzież życia, no jak można się domyślić, kradzież życia jest dosyć konkretną umiejętnością. A co to za pajączki? O kurde. Jeszcze weź tu wszał wpadnij. Te nekromanty i te szepty właśnie. No, przywołują pająki. Dobra, zioneczku. Ale targetujcie tych ludzików. Dobra. Mało. O, wy macie jakieś czary. Dobra, macie czary, ale to powoli. Weźmiemy tego łucznika zamiast tej wiedźmy. Weźmiemy łucznika. Co tam? Damy ci jakiś sztylecik tutaj. Łuk, no nie jest zbyt potężny, ale niech będzie. Damy ci taką tutaj szatę. Tu masz takie spodnie. Wytrzymałość to nie, zręczność to tak. No, zwinność, no niech będzie. O, tu masz zwinność jeszcze. Nie będziesz raczej nic unikał, bo walczysz na dystans. No, natomiast niech już będzie. Co tu mamy? Opoka? O, żywiołak lodu. Super. Mamy swojego pierwszego przywołańca. Od razu go weźmiemy, bo wzięliśmy lód 6? Wzięliśmy lód 6, więc możemy... O tak, o tak. Co, przywołamy sobie takiego? Nie, jeszcze nie możemy. Ma cooldown, ale już cooldown przeminął. No, to przywołujemy teraz. My też będziemy mogli przywoływać sobie gościa. I tutaj jest nasz żywiołaczek. Haha, super. W nekromantę panuje, w nekromantę. Przywołujemy jeszcze z jednego. No, oczywiście za każdego przywołańca troszeczkę many nam tutaj ucieka co jakiś czas. To tak jest zrobione, abyśmy nie mogli ich w nieskończoność przywoływać, co oczywiście no to by było dosyć niezbalansowane, że tak powiem. O, trzech czarowników. No proszę, mi jest trzech. Oni potrafią tutaj nieźle sklepać naszego typa. A mamy leczenie, także nie problem. Dobra, jeszcze tutaj tego nekromantę trzeba załatwić. Ta część jest zrobiona. Tu mamy jakieś trolle. No, ty coś miałeś przy sobie? Tak. Pierścień czarownika. Dziwne, że czarownika, a nie nekromanty. No dobra, może jednak zrezygnujemy na razie z tej aury siły. Potrzebna ci będzie mana w pełni, aby nas tutaj leczyć, bo oni będą spamować bólem. Będą spamować bólem. Opoka, a weźmiemy sobie też opokę. No, starcza przez jakiś czas oczywiście. No, tak jak jest tu napisane, musi ją przebić, zanim zada jakieś obrażenia. To jest całkiem fajne. Wymaga jak najbardziej. No, z ziemi nie ma jakichś dużo sensownych czarów, ale jakieś tam są. Opoka jest jedną z nich. Czasem się przydaje. Ma dosyć spory cooldown, jak się okazuje. No, też jakbyśmy mogli tak ostro spamować, no to... będzie ciężko. Mamy dwóch przywołańców, a nam mana tak za bardzo nie schodzi. To dobrze. O, tutaj jakaś większa grupka. Ale spokojnie, teraz możemy o wiele lepiej tutaj lurować ich, bo mamy łucznika. Znaczy w sumie też wcześniej ta kapłanka miała makuszę, więc też można by tak zrobić, no ale to nic. Okej. Okay. On powinien tutaj ginąć. Szybko. No tak, możemy tak klikać, żeby oni zaatakowali. Czemu wcześniej tego nie robiłem, to tego nie wiem. Dobra, weźmy.
jesteśmy tutaj. No, szata lepsza, no przecież. No przecież. No przecież. Inteligencja, mądrość 10, no. I jakiś to pancerz jeszcze, no i wyglądamy teraz wiele lepiej. Ze swoją drogą. No, wygląda jest oczywiście bardzo mało ważny. Wracę targetem najpierw tego. Bo on tutaj jest najgroźniejszy dla nas. Dobra, i tak giniesz. Okej, nekromanta. Dobrze. No to co, zaczniemy od dołu. Tutaj przeszukiwanie? Tak, zacznijmy od dołu. Co my tu mamy? Pozytywna, ogniste tarcza, no ale tragicznego poziomu, więc nas to nie interesuje za bardzo. Co to na mnie wypadło? Pająki na mnie wypadły, no nie. Pająk się oparł mojemu zaklęciu. Ale ten jeszcze nie oparł. Znaczy to ten sam zrób. Mamy tutaj tego Joshua do pomocy, mamy wilka do pomocy. Tutaj taka lepsza skrzynka, tak jakby. Jeżeli można to tak nazwać. Dobra, weźmiemy taką skrzynkę. O, coś tu jeszcze jest. Jeszcze pałączki. Dobra, wy tu bicie te pajączki, a ja wezmę skrzynkę. Co my tu mamy? O, tu mamy jakieś zioło. Zioło dla naszego krasnoludzkiego truciciela. Co, pójdziemy tutaj? Tutaj w prawo czy górę? Oczyścimy przy okazji. A może oczyścimy tą górę najpierw. No niestety nie ma tutaj jak w Spellforce dwójce, że my możemy się przenosić głównym bohaterem i przyzywać tych do... no tą resztę bohaterów do naszego głównego, no niestety. Byłoby to bardzo fajne. Natomiast no tak niestety to nie działa. Trzeba tutaj biegać zwyczajnie. O kurde, wszyscy się na mnie rzucili teraz. Damy im radę? Znaczy, że damy im radę. Jest sobie celny strzał. Tego gościa postaramy się tutaj stargetować naszymi spelami. Ty weź tutaj jakiś okrzyk bojowy może. No, powinienem tego targetować, ale dobra. Okej, okay. Jakiś naszych przywołańców atakują trochę. O, ten gość tutaj mi robi kompletną rzeźnię. Malvaren. Dobrze, ma szybkie ataki i ten szał działa super na niego. Dobra, jakiś tam miecz i łuk. No, łuk niestety słaby. Co tutaj jest? Aha, to na górze mi pokazuje gościa, czarownik. No to co? Pająki, no znowuż pająki. Pająki. Wszędzie pająki. W każdej grze RPG muszą być pająki. Czy w jakiejś nie było, w którą grałem? No nie, nie przypominam sobie. Wszędzie pająki. Dobra. Okej. Okay. Tutaj obóz troli sklepany. No, jak widać oni się respawnują nawet jak nie mamy monumentu z armią. Taka mapa po prostu. Jeżeli byśmy gdzieś na przykład tutaj czekali, nie wiem, parę godzin, niech by się tym namnożyło tak ze 100, to mógłby być wtedy problem. Ale i tak byśmy dali radę, bo wyciągalibyśmy ich w małych grupkach. Także nie ma problemu. No chyba, żeby zaczęli się jakoś respić zbyt często. Ale nie wiem, nigdy tak nie robiłem, żeby specjalnie czekać parę godzin, żeby zostawić grę tak po prostu.
Nie wiem, co mi się wtedy stało. Może kiedyś spróbuję. Ale na razie nie ma takiej potrzeby. Jesteśmy po to, żeby grać, a nie żeby zostawić grę i czekać 7 lat, aż stanie się coś dziwnego. No, nasz łap już powoli jakoś zaczyna sensownie wyglądać. Mamy troszeczkę lepszy sprzęt. Ciut lepsze czary. No, wy idźcie tutaj. Sprzątajcie tam, a ja sobie zahaczę o monument. Będziemy tutaj tracić czasu na jakieś pierdoły. Chodźmy tędy. Znaczy monument, Menhir, chodziło mi o Menhir właśnie. Follow me. Quickly now. Now. Tutaj musimy obejść naokoło wszystko, bo to zioła nam są potrzebne do tej całej trucizny. Let's go. Do tej całej trucizny. Forwards. Pająk skalny, tak jest. Ready and back. The rune call. Tylko powiedziałem trucizna i oto zostałem otruty. W grze oczywiście. To po kolei zajmijcie się. Aha, to nie mogę tak wyjść. No, weź sobie załącz ten szał, żeby to jakoś szybciej poszło. Zganiasz nas? Tak, dobrze. Dobra, te pajączki to nie są jakoś specjalnie ciężkie. Natomiast są dosyć twarde jak na pajączki, te większe przynajmniej. Gdy nie rozumiałem, czemu pająki są takie twarde. I takie gigantyczne. Co te pająki i gry? No, na szczęście w Spellforce będzie większy później rodzaj przeciwników. Szczególnie w dodatku. O, tutaj mamy duży pająk. Kirsch, może będzie miał zaraz coś do questa potrzebnego. Mam nadzieję, że będzie miał. Co, zaatakujemy go tutaj łucznikiem najpierw? Tak, zaatakujemy go najpierw łucznikiem. Ty tutaj stań. Będziemy jego fokusować. Dawaj, okrzyk bojowy. Spróbujmy go troszeczkę sfokusować. No dobra, może ty ziomku to. Na ciebie zaraz rzucimy leczenie. Rzućmy już na ciebie leczenie. Ja sobie stoję i się przyglądam. Nie? Atakujcie moje miniony! Ja tylko sobie będę stał. No teraz już się nie przyglądam, ale coś tam tułka tym swoim kosturem biednym. No wystanie many, jakby weszło z raz, byłby fajnie. No jakbym w ogóle trafiał w cokolwiek, ale mamy zero zręczności, więc co my mamy trafiać? O! Trzeba cię ulecieć jeszcze raz. Znowu na ciebie zatrucie weszło. A ty, wy co tak stoicie? Atakować. Dobra, co tu jest? Jad? Ciemny jad. No tak, nawet dwa przedmioty. Jad, no do czego może nam się jad przydać? Ha, ha, ha. Aha, teraz bym sobie słuchawki zrzucił, próbując się napić. Nie pytajcie, w jaki sposób. Co tu mamy? Srebrzywiat. Okay. Kolejny przedmiot potrzebny nam do trucizny utworzenia. To była wybitna składnia. Nie ma to tamto. Dobra, jeszcze tutaj sobie odkryjemy tą północną stronę. Resztę tej północnej strony raczej. Później się skierujemy na południe.
No coś jest w kącie? Nope. Tutaj coś będzie? A tu na górze mamy nekromantę jakiegoś z czarownikiem. A tutaj co mamy ciekawego? O, pająki, no kurde, to mi pomyślał. Tu jakiś pająk w cieniu się skrył, no. No to ham podły. Pajęczy. Kapłankę nam będzie zbił. Nie. Gościu, tak się nie będziemy bawić. A jakiego przywołańca nam tutaj wcześniej zabili. Przywołamy sobie kolejnego. Jak widać, opoki nie możemy rzucić na... niestety na naszych sprzymierzeńców. No, no to by było OP wtedy, ewidentnie. Tylko na siebie możemy to rzucić. To jakiś tam swoje czas trwania ma oczywiście. Też nie jest tak, że to w nieskończoność trwa. A może trwa? Nie, no chyba nie. Chyba ma jakiś tam swój czas trwania. W każdym razie troszeczkę nas to chroni przed atakami. Dobra, tu jest ślepy zaułek. Ale jest jeszcze skrzynka. Rzucajmy trochę tutaj za pięć nich. Ten wilczek... A, coś tam robi ten wilczek, nie ma to tamto. Doszło, to jest coś tam pomaga. Nie. Zatruli nam żywiołaka, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, jak oni to uczynili. Dobra, teraz musimy się wracać niestety. Musimy się wracać do tego miejsca. Znaczy i tak będziemy się później musieli, kurde, wracać na dół. Chyba, że tu jest jakieś przejście. Mam nadzieję, że jest. Musimy się wracać czy tędy? Nie, musimy się wracać aż tutaj. Dobra, w tym momencie, więc przejrzymy sobie, czy tu nie mamy czegoś ciekawego. Inteligencja, mądrość, charyzma. Trochę lepszy ten ham. Choć nieznacznie, choć nieznacznie. Już coś powoli zaczynamy znajdywać lepsze przedmioty. Mamy na przykład dla ciebie łuku, prawda? 4, 8, 6, 8, tak jest. Dobra. Planów nie mamy, żadnych nowych run nie mamy. To będzie do sprzedania. Tutaj co my tu mamy? Te kamienie. Kamień wiecznego ognia, to nam się też później przyda. Czarów też żadnych nie mamy. Mamy rozkład. Osłabia pancerz celu. No, możemy to sobie wziąć i dać zamiast, no nie wiem, jakiejś ognistej tarczy. Raczej nie będziemy z tego korzystać. No, chociaż gdzieś tam czasem może na jakiegoś bossa czy coś zmniejszyć mu pancerz, żeby szybciej go zbić. O, tu już mamy smoka. Dobra, no to zabijemy sobie smoka. Już jest, powiedzmy, koniec tej mapki, no ale... Ale okej, dobra. Mamy smoka. Na niego rzucimy ten rozkład. Dobra. Nie jestem pewny, czy coś pomogło. No prawdopodobnie tak. No w ogóle, że wszedł w niego ten rozkład, to jest bardzo fajne. Szybciutko sobie poradziliśmy. Jak wy sobie nie mogliście poradzić z tym smokiem? Ja nie wiem. Kamień wiecznego ognia. Pogadajmy z nim. Nie mam czasu. Dobra, idź sobie już, gościu. Co my tutaj mamy? Ciężki szpon. O, lodowa tarcza, poziom 6. Okay. Poziom 6 to już tak sensownie. Tutaj mamy, Jesus, 6 czarowników. To może im mgłę rzucimy, nie? Kogo bym nie wysłał, to oni go sfokusują. Ty masz błogosławieństwo przynajmniej, więc może będzie lepiej, żeby ciebie wysłać, nie?
Albo fajnie by było, gdyby ich zmurować kilku, a nie. Ja też mam błogosławieństwo. No dobra, nie zabili mnie na hita. To jest dobre. Super. Skupili się na przywołańcach. No to idealnie, to teraz ich wyrżniemy. Ja już mogę iść szybko zaznaczyć sobie Menkir. Tu mamy ten portal. No ale oczywiście jeszcze tam nie idziemy. Nawet nikt nie zginął. No jakby oni tak puścili salwę. O matko, co to jedzie? No nie wierzę. Jezus, co to jest? Dobra, nie mam pytań. W każdym razie, jakby nam tu puścili salwę w nieodpowiedni target, na przykład w kogoś, no w tego gościa, który nie ma błogosławieństwa, moglibyśmy go nie zdążyć uleczyć po prostu, bo to leczenie też troszeczkę zajmuje. Powinniśmy gdzieś po odcinek kończyć na długo, ale to spokojnie. Skończymy. Pójdziemy do Wietrznej Jamy, tak, tutaj. A wy sobie powinniście beze mnie poradzić, spokojnie. Pójdziemy tam? Albo nie, no dołączymy może do naszych tutaj ludzików, co? Dołączmy do nich, będzie mi smutno. Gdzie będzie bliżej? Wschodnia góra? Powinna być bliżej. No, my będziemy tu tak czy siak powoli czyścić tutaj z tych różnych elfów. Kończyć odcinek czy przedłużyć? No, jeszcze chwilę możemy pochodzić. No, a długo już nie zajdzie. A może zajdzie? A może zajdzie? Jeszcze tutaj się będziemy wrócić. No dobra. Za chwilę będziemy kończyć odcinek, ale jeszcze się kawałeczek przejdziemy. Tutaj jakoś można się wrócić w tą stronę, żeby się nie wracać później naokoło. Można by się rozdzielić też na przykład głównym bohaterem, tam pójść sprawdzić co tam jest. A ty mi tutaj zejść w dół, bo tutaj jak widać mamy... Angard z Kjalfsem, okej. Okay. Jakieś duchy tutaj krasnoludzkie. Dobra, pójdziemy tutaj naszym głównym bohaterem. A nie, tutaj można przejść, dobra. Okej, okay, nevermind. Dobra, to tutaj zakończymy odcinek i spotkamy się w następnym. Pa!